Witam Państwa serdecznie. w jest funkcją, dzięki której na dysku zapisujemy część projektu lub rozbite elementy modelu do pliku DWG w celu użycia ich na przykład w innym projekcie. Żeby z tego polecenia skorzystać, wstawianie modeli 3D w środowisku ICAT powinno odbywać się wyłącznie w wersji pełnej. Potwierdzeniem tego będzie zmiana koloru obrysu modelu z zielonego na kolor biały. Program uprzedzi nas o zużyciu z tego tytułu większej ilości pamięci, co potwierdzimy przyciskiem OK. Dodatkowo zaleca się korzystać z widoków aksonometrycznych w celu lepszej widoczności elementów wstawianych modeli. Kolejnym krokiem jest pokazanie ukrytych krawędzi. W tym celu w menu wchodzimy w zakładkę Widok, opcję Wyświetlania i zaznaczamy Pokaż ukryte krawędzie. Ukryte krawędzie zostały pokazane, natomiast model widoczny na ekranie został już wcześniej rozbity. Można to zrobić za pomocą ikonki Rozbi lub za pomocą komendy Explode, czyli X i Potwierdzeniem klawiszem Enter. Został on również zmodyfikowany na własne potrzeby. Teraz już możemy wpisać komendę W -block i potwierdzić klawiszem Enter. Po otwarciu okna zaznaczamy obiekty i wybieramy punkt bazowy. Akurat w wyszaku będzie to górny punkt, środkowy. Więc zaznaczamy go, a następnie wybieramy ikonkę obiekty, czyli zaznaczamy cały obiekt, który nas interesuje. Następnie klikamy klawiszem Enter i wybieramy nazwę i ścieżkę. Czyli w tym momencie na przykład wybierzemy pulpit, wpiszemy sobie wieszek podkreśnik 1 i zapiszemy. Wszystko potwierdzamy przyciskiem OK. Wchodząc ponownie w menu i w widok w opcję wyświetlania odznaczam pokazuj ukryte krawędzie. Zapisanego pliku DWG możemy skorzystać, wstawiając go na przykład do innego wnętrza za pomocą komend Insert, DTINsert, jak również konwertera. Natomiast sam zblokowany obiekt możemy zapisać do bazy użytkownika.